Dzień dobry, Michał Kolonka, audycja Polityka w samo południe. Moim państwa gościem jest dr Wojciech Szewko, ekspert z spraw międzynarodowych. Dzień dobry, panu, dzień dobry państwu. Panie doktorze, czy to, co wydarzyło się ostatnio, seria zamachów, seria tragedii w Francji, w Niemczech, mówimy mówi to zarówno o tym Nicei, jak i o tych wydarzeniach o mniejszej skali. Czy to jest pana zdaniem jakiś nowy etap wojny z, z terroryzmem? Czy to jest coś, co wynikało już z tego, co działo się wcześniej, tylko tych, 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 tych zdarzeń jest po prostu więcej? Znaczy, to nie tylko moje zdanie, ale tak bardzo dobrze specjaliści od problematyki islamskiego dżihadu, a szczególnie od państwa islamskiego, wskazują, że w tej chwili mamy do czynienia z, możemy sobie powiedzieć, takim początkami kalifatu 2.0 ponieważ przed ramadanem rzecznik i główny ideolog państwa islamskiego Adnani powiedział, przygotowywał mujahedinów, wiernych zwolenników na to, że państwo islamskie zacznie tracić terytorium. Ale kalifat będzie cały czas trwał, państwo islamskie ma dalej trwać. W związku z tym właśnie takie liczne, rozproszone ataki, przejście do taktyki partyzanckiej z, i to takiej rzeczywiście partyzanckiej z tych wielkich ofensyw zdobywających miasta, zmiana również taktyki samych zamachów, dlatego ponieważ te pożądane ataki samotnych wilków czy tych, czy tych oderwanych od siebie grupek, które nie czekają na polecenie z rakka, nie mają specjalnie dużego zaplecza logistycznego, ale też są w stanie nawet w większym stopniu siać terror niż te wielkie grupy, no bo te, to to jest właśnie ta taktyka. No bo tak. te, te zamachy, y, chociaż różniły się skalą, to chyba ich punktem wspólnym było to, że nie wymagały bardzo skomplikowanych przygotowań. To nie był zamach 11 września, gdzie ci zamachowcy musieli się uczyć latać i było wiele miesięcy skomplikowanych przygotowań logistycznych. Tutaj nawet jeśli te przygotowania trwały długo, tak jak w Nicei, z czego się dowiadujemy, to to nie jest coś bardzo skomplikowanego. Co więcej, ta komórka, która w Nicei dokonała zamachu, do tej pory służby francuskie twierdzą, że ona nie była nigdy podejrzewana nawet o to, że jest kom komórką dżihadu. To byli kryminaliści, mniejsi lub więksi, ale nigdy nie byli nawet na tej fisz S słynnej. A w związku z tym, tak, to jest właśnie, my moglibyśmy to nazwać terroryzmem franczyzowym, czyli państwo islamskie wytworzyło pewne logo, wytworzyło pewne standardy, również standardy komunikacji, natomiast poszczególne osoby, które w jakiś sposób nawiązały kontakt z państwem islamskim, czy inicjowany przez państwo islamskie, czy odwrotnie, pod tym brandem można powiedzieć, pod tym logo, do, będą teraz dokonywały licznych zamachów. A czy to jest tak jak z Al-Kaidą yy, ponad dekadę temu, że Al-Kaidę też stworzyła pewne, pewną franczyzę, która później była wykorzystywana przez różne grupy? Czy można to porównać ze sobą? Tak, tylko, że różnica pomiędzy Al-Kaidą i państwem islamskim polega na tym, że w Al-Kaidzie organizacje, które są w Al-Kaidzie funkcjonują pod własnym dowództwem, pod własnym właśnie logo i są stosunkowo niezależne. Wymaga się tylko i wyłącznie tej przysięgi lennej, prawda, baja, do lidera Talibanu i Ayman al-Zawahiri, no wcześniej do, do Osamy Bin Ladena. I to było tylko to, co łączy, no i oczywiście pewne wspólne elementy ideologiczne. Natomiast gdybyśmy sobie mieli porównywać państwo islamskie i Al-Kaidę, to Al-Kaida to jest taki związek państw niepodległych, tak? organizacji niepodległych skupionych tak jak trochę konfederacja pod jednym logo z pewnymi wspólnymi elementami, czasami pomocą logistyczną. Natomiast państwo islamskie bardziej przypomina reżimy totalitarne, czyli takie, w których jednak jeżeli organizacja przechodzi na stronę państwa islamskiego, to znaczy, że musi podporządkować się strukturze, logo, standardom komunikacji, pewnych celów nie może atakować, pewne cele musi atakować i nawet te osoby, które tutaj wszystkie dokonywały ostatnio zamachów, proszę zwrócić uwagę na te filmy. Za każdym Ale razem zaraz, tak mówi, jest... pan, że, mówi pan, że, że państwo islamskie jest, tak zwane państwo islamskie jest w strukturą państwa totalitarne, ale z drugiej strony są te komórki rozsiane w całej Europie, jak rozumiem, które po prostu działają zupełnie niezależnie. Tak, ale muszą w momencie, kiedy na przykład dokonują zamachu, właśnie to chciałem powiedzieć, to wtedy jak obejrzymy te filmy, to wszyscy ci ludzie czytają z ekranu. Co więcej, ten film jest transmitowany gdzieś do Rakka, bo chwilę później pojawia się już z logo Agencji al czyli tej agencji Państw informacyjnej państwa islamskiego. Natomiast Al-Qaida to są zupełnie niezależne struktury. Oni, jeżeli na przykład teraz ostatnio Al-Murabitun czy Ansar al-Din dokonuje zamachów, czy w Mali, czy, czy na Saharze Zachodniej, czy ostatnio w Burkina na faso to, jest to to są własne komunikaty polityczne własne standardy to jest z nikim nie a ten związek jest taki całkiem absolutnie luźny Ale Tutaj... też... Proszę Pan Wysłał, ale też mówi Pan o tym, że i yy, to też yy, słyszymy to w doniesieniach, że, yy, że Państwo Islamskie traci terytorium, ale przez to nie staje się, wydaje się, że staje się bardziej niebezpieczne niż mniej. Ale oczywiście tym bardziej, że co prawda traci jedną czy dwie miejscowości, no ale jest w tej chwili, przecież kolejną franszyzą Państwa Islamskiego w tej chwili są grupy Abu Sayaf, czyli to jest cała Azja Południowo-wschodnia, to są Filipiny, Indonezja. Pięć albo sześć wielkich grup partyzanckich przyłączyło się do państwa islamskiego. Islamskiego. Proszę zobaczyć, Boko Haram, jedna wielka grupa. Jakby nie było, tak jest Nigeria, jedna czwarta terytorium jest albo zajęta, albo przynajmniej objęta walkami partyzanckimi przez to przez Boko Haram. To nie tylko to, nie tylko w Nigerii. Potem mamy cały Synaj i mamy, katib to jest taka organizacja al-Magdisi, prawda? Ona teraz się nazywa Państwo, znaczy Willayad Synaju. To jest druga wielka organizacja Państwa Islamskiego. Trzecia to jest Abu Sayyaf, czwarta, jednak spore terytoria Afganistanu. Piąte spore terytoria Jemenu. Tutaj tak naprawdę ta rywalizacja Al-Kaidy z państwem islamskim to jest jedyne, co powstrzymuje te grupy od budowy takiej, takiej samej, takiego samego terytorium jak w Syrii. Gdyby taliban był słabszy, na przykład gdyby doszło do jakichś walk frakcyjnych to w Afganistanie mielibyśmy już terytoria zwarte, które kontroluje Państwo Islamskie. Z tego, z tego co Pan mówi, wynika się obraz, że chociaż Państwo Islamskie traci terytoria w Syrii i w Iraku poprzez m.in. ofensywę czy działania no, też koalicji anty... Antity która prowadzi naloty i tak dalej, jak rozumiem, no to Państwo Islamskie jednak jest, jest w ofensywie wszędzie indziej. Tak, państwo islamskie ma takie swoje hasło, lata damadat", czyli trwać i rozwijać się. I właśnie dokładnie to robi. A czy uważa pan, że, że w, w, w tym w Europie ta, te ataki będą się teraz nasilać? Czy one, są, czy one są, bo też służby to mówią, politycy, że dalsze ataki są nieuniknione, ale czy rzeczywiście tak jest? Tak, znaczy one są jak najbardziej nieuniknione, tym bardziej, że jest to element bardzo przemyślanej taktyki państwa islamskiego. To nie jest przypadek. Adnani w 2014 roku postulował jedną rzecz, żeby oto każdy muzułmanin potencjalnie był postrzegany jako terrorysta, jako zamachowiec, żeby on tak, tak dokładnie powiedział, żeby, żeby Kufrowie szli ulicą i, i kulili się na widok muzułmanina, żeby nigdy nie znali dnia i godziny. Macie atakować ich w domach, macie atakować rodziny żołnierzy, macie przenieść jak gdyby ten teatr wojny totalnej z terytoriów Iraku i Syrii do terytor na terytoria europejskie. Ale co to spowoduje? To ma spowodować naturalną reakcję obronną wobec słabości państw, czyli właśnie jakieś próby zrzeszania się może w jakieś bojówki, może w grupy terrorystyczne, tym razem antyislamskie. Ataki no, prawdopodobnie na, głównie na ludność tą cywilną, która jest najłatwiejszym celem, bo w, przecież trudno jest dżihadystę znaleźć nawet służbą specjalnym. a co dopiero takim jakimś bojówką które na przykład pójdą robić pogromy milicją po Takim milicją takim milicją jakimś tak byśmy ich nie nazwali a potem w ten sposób to będzie powodowało że albo muzułmanie zaczną uciekać z Europy przed prześladowaniami ale w związku z tym będą zasilali w no właśnie te organizacje skrajne tylko na Bliskim Wschodzie więc jeden zysk albo drugi potencjalny zysk pozostaną na miejscu ale będą się też radykalizować ponieważ jedyną siłą zbrojną broniącą ich przed dającą im oręż do ręki no to będzie właśnie państwo islamskie tak to jest jakby kolejna faza, tak? tak której... to jest, ale to jest w tym kierunku właśnie zmienić. Czyli to jest specjalnie dwóch, trzech lat, powiedzmy? Roku być może. Zresztą proszę zobaczyć, szef DGSI powiedział, co prawda, to jest Francuz, więc oni zawsze trochę przesadzają w tych swoich wypowiedziach, ale on powiedział wyraźnie do Zgromadzenia Narodowego jeszcze jeden, dwa zamachy będziemy mieli wojnę domową. Czyli krótko mówiąc nieuchronność na przykład prawicowego terroryzmu, który będzie uderzał w muzułmanów I, i rozkręcał oczywiście tę spiralę. I nakręcał spiralę, dokładnie z muzułmanami na we Francji, a tymi grupami prawicowymi, skrajnymi, które będą we Francji czy w Niemczech, zapewne to będzie jakieś może odnogi tej... Tak, y... redaktorze, taką, tą taktykę państwo islamskie już raz przetrenowało, tylko to było dawno temu i daleko, w związku z tym mało kto o tym wie, tą taktykę przetrenowano w Iraku, gdzie tak naprawdę państwo islamskie wystąpiło właśnie jako taki mąż opatrznościowy, który zaczął bronić sunnitów przed szyickimi prześladowaniami. Po wycofaniu się Amerykanów, szyici, którzy przejęli władzę, korzystając notabene również z tych słynnych szyickich milicji, które są bardziej zbrodnicze, potrafią być niż państwo islamskie, zresztą też są organizacjami terrorystycznymi, po prostu terroryzowano sunnitów mieszkających mniej więcej na połowie terytorium Iraku. I nagle pojawiło się państwo islamskie jako najbardziej skuteczna organizacja, która broniła tych sunnitów, dawała im broń do ręki, szkoliła, dokonywała zamachów odwetowych i w ten sposób zaskarbiało sobie sympatię sunnitów i przecież to na nich tak na na sunitach z prowincji Anbar e, głównie, a dopiero w drugiej kolejności, gdzieś tam na tych szyickich sunnickich plemionach z okolic Derezor, e, Państwo Islamskie buduje w ogóle swoją potęgę militarną w tej chwili. Mówił pan o Amerykanach, czy też pamiętamy ten, e, pamiętamy, no to było bardzo niedawno, ale wydaje się, że już bardzo dawno temu e, atak na klub w Orlando i tam też Zamachowiec on w pewnym momencie nagrał taką rozmowę na m, do e, do y, telefonu 911 odpowiednika amerykańskiego, że on jakby poddaje się pod... Ujawnia się jako wojownik Państwa Islamskiego. Jak rozumiem, to jest ten mechanizm, o którym pan wspominał, że w Państwie Islamskim, czy jego wojownicy muszą, muszą podlegać bezpośrednio, tak? Znaczy jak... musi, musi dojść do formalnego tego bajaczy i takiej przysięgi lennej. Nawet jeśli e... to jest na koniec, nawet jest bezpośrednio przed zamachem. No tak, dlatego ponieważ bardzo często wielu z nich jest związanych z innymi organizacjami. Na przykład ten człowiek z Orlando, to FBI opublikowało i, i to jest oficjalne, on był związany z człowiekiem który był w organizacji Shabat Al-Nusra. I on to był taki bardzo znany dżihadysta, który, pierwszy amerykański dżihadysta, który się wysadził w powietrze, prowadząc taką ciężarówkę z materiałami wybuchowymi. I wtedy właśnie ten człowiek z Orlando był przesłuchiwany kilkukrotnie przez FBI. FBI jednakowoż stwierdziła, że ponieważ on się ożenił, w związku z tym się ustatkował. Przypomnijmy, że jego żona jest w tej chwili oskarżona o współudział. W związku z tym jakby to jest taka historia tych zamachów, tak niestety najczęściej to jest historia jakichś takich komicznych wręcz zaniedbań. No tak bo też powtarza się, powtarza się ten tych wszystkich zamachach po, bardzo ponura, taka, ponura takie stwierdzenie z punktu widzenia sprawności służb, że napastnik czy zamachowy był znany policji, znany służbom. I słyszeliśmy to w przypadku Inicei i właśnie Orlando i, i wielu innych. Znaczy, Skąd się bierze taka, ta, taka jakby to powiedzieć indolencja zupełna służb, które znają tych zamachowców, ja tego naprawdę nie rozumiem, że znają tych zamachowców przyszłych, a jednak nie, nie są w stanie ich obserwować, czy nawet te służby amerykańskie czy, czy francuskie nie są w stanie ich obserwować już później. No, popatrzmy się, że samochód z flagą Emiratu Kaukaskiego, organizacji uznawanej przez Polskę za terrorystyczną, przypomnijmy, mógł przejechać przez całą Polskę i zaparkować pod dworcem centralnym. A... Takie zdjęcie pojawiło się w mediach społecznościowych. No, to jest, bo to bo to jest jak absolutnie prawda. Natomiast żaden dziennikarz nie zapytał, co było sprawdzane, jak już policja skontrolowała i czy przypadkiem nie to, że sam czy samochód był skradziony, bo przecież dżihadyści tylko skradzionymi jeżdżą, oraz czy osoby są poszukiwane, bo przecież jak wiemy, dżihadyści po Europie jeżdżą wyłącznie na własnych paszportach, a nie na podrabianych. No tak, ale, ale dokładnie to samo jest właśnie, to jest, to jest dokładnie ten sam mechanizm. Przecież proszę zobaczyć, Salah Abdeslam uciekając z Paryża był trzykrotnie zatrzymywany przez policję. Trzykrotnie. I co sprawdzano? No właśnie sprawdzano, czy on jest w bazie osób poszukiwanych. Okazało się, że nie był w bazie osób poszukiwanych. A jak już się pojawił, to on już właśnie wtedy już był w Brukseli i przygotowywał... Mój pan kolejne... zamachowca był Bruk tak, z Brukseli. Z... Znaczy z, z Paryża, który uciekał z Paryża do Brukseli tak naprawdę. Tam był trzech panów i ci panowie, których... Policjanci wypuścili, kontrolując w jednym przypadku sprawdzano, czy palili trawkę, w drugim przypadku sprawdzano, czy nie ma ich na bazie poszukiwanych w Schengen. No oni pamiętajmy, jeszcze mieli fa fałszywe paszporty. To wypuszczono ich i kiedy już się zorientowano, to panowie zdążyli dojechać do Brukseli i przygotowywali kolejny zamach i mieliśmy zamach w Brukseli. W Nicei okazuje się, że policja o 17.30 opuściła ochronę wjazdów na, na ten event, dlatego, ponieważ stwierdzono, że no przecież fajerwerki były, w związku z tym Straż Miejska sobie poradzi. I jak widzimy, sobie poradziła. Że to jest to wielki skandal w tej chwili przecież we Francji. Tam jest żądanie ustąpienia ministra spraw wewnętrznych z tego powodu. No tak, ale też y, wspomnieliśmy o amerykańskich y, służbach i też y, można zauważyć, że w, przy tej zmianie, też to jest taka moja obserwacja, tej zmianie taktyki terrorystów y, i tego, że y, amerykańskie służby y, y, to, co się wydarzyło w Orlando, tam akurat, tam akurat te wątki dotyczące właśnie ich braku i sprawności się nie pojawiły. Tam raczej ta dyskusja w Ameryce też czy bardziej nie wiem, brutalności policji, czy tego jak, no i też reakcji, reakcji na to. Czy uważasz, że Amerykanie są może lepiej sobie w stanie radzić z, z, z takimi zagrożeniami, czy nie? Znaczy, znaczy Amerykanie na pewno lepiej sobie radzą z, radzą z tymi zagrożeniami, podchodzą do tego poważniej, z całą pewnością, ale za każdym razem, kiedy pojawia się zamach i później historia, potem media, potem jakaś komisja śledcza, tak jak teraz we Francji, to za każdym razem jednak ten czynnik ludzki ktoś zaniedbał, ktoś zlekceważył, ktoś uznał, ach, to przecież nic takiego. I później to ma niesamowite konsekwencje. Zresztą w Stanach Zjednoczonych musimy pamiętać, że w tej chwili no, trwa dosyć brutalna kampania wyborcza. I czas moim zdaniem na takie badanie, co tak naprawdę wydarzyło się w Orlando, to będzie już po wyborach. Po wyborach, dlatego ponieważ w tej chwili każdy komunikat i tak będzie filtrowany przez pryzmat, no właśnie kampanii pomagania jednej albo drugiej stronie. Więc... No właśnie, bo też pytanie jest, czy, bo mówiliśmy, to, zaczęliśmy też rozmowę o, o sytuacji w Syrii, czy pan obserwując na przykład amerykańską m, kampanię wyborczą, czy pan widzi po jakiejkolwiek jednej albo drugiej stronie w ogóle jakiś pomysł strategiczny na na no wyjście z tego, no bo chyba możemy nazwać pewnego impasu, no bo od dwóch lat trwa operacja, już nie pamiętam tego... tego Resolve. Inherent Resolve, tak. tak. Dwóch lat trwa operacja Inherent Resolve. Tam Amerykanie i sojusznicy zrzucają miesiące, zrzucają, zrzucają tysiące bomb. bomb, precyzyjnej amunicji. Chwalą się tym, że na przykład spada, chwalą się, że spada zdolność państwa islamskiego do czerpania przychodów z ropy, no ale jednak wydaje się, że jednak wszystko jest w strategicznym impasie. trzeba to pan czy Hillary Clinton czy, czy Donalda Trumpa yy, jakiś pomysł na to, jak z tego impasu wyjść. To obie strony starają się omijać jednak ten temat, dlatego ponieważ on jest trudny i na pewno nie jest, jest tematem kampanijnym, bo gdyby dało się odpowiedź na to, jak rozwiązać ten problem, powiedzieć w jednym zdaniu, to by pewnie ktoś to zdanie już wypowiedział. A poza tym musimy pamiętać o tym, że niestety, ale rozwiązanie problemu Państwa islamskiego i generalnie grup różnych związanych z Al-Kaidą w Syrii, jest to niezwykle taki trudny politycznie dla Stanów Zjednoczonych temat. Dlatego, ponieważ to jest tak jak z Afganistanem, wszyscy wiedzą od lat, że tak naprawdę taliban afgański jest szkolony, finansowany przez kogo? Przez najbliższego sojusznika Stanów Zjednoczonych w regionie, czyli Pakistan. Tak? Ale Stany nawet ostatnio nawet nie chciano zgodzić się na sprzedaż F16 Pakistanowi. No ale z drugiej strony musimy też pamiętać, że ten taliban afgański jest sponsorowany przez Indię i Afganistan, znaczy ten pakistański. A w związku z tym to są tego typu problemy. Gdybyśmy przyjrzeli się strukturze finansowania grup dżihadu na przykład w Syrii to nagle by się mogło okazać, że przynajmniej dwóch bliskich sojuszników Stanów Zjednoczonych, największych odbiorców broni, takich, którzy dają zatrudnienie na całym zachodnim wybrzeżu różnym dużym firmom amerykańskim, to oni tak naprawdę sponsorują te grupy dżihadu, to od nich idzie tam broń, oni dostarczają żołd, przecież ci żołnierze dostają żołd, wszyscy żołnierze, i w Nusra, i w Ahrar al-Sham, i w Jashal Islam, i w państwie islamskim, dostają regularnie po 100 do 300 dolarów żołdu, nawet niektórzy więcej, plus jakiś tam uposażenia emerytalne, że ktoś to finansuje. No tak, a to są, z, to, to są wpływy z ropy też częściowo. No ale to nie wystarczyłoby, tym bardziej, że jaką, jakie wpływy z ropy ma na przykład Żabata al -Nusra, która w ogóle żadnych terenów loponośnych nie. No tak, to są te inne organizacje. Nie, no to są te tak zwane inne organizacje. Żabata al-Nusra wczoraj właśnie wypowiedziała baja al-Kaidzie, no ale to jest al-Kaida zresztą uznawana za terrorystyczną, więc jakby trzeba byłoby w tym momencie zbombardować stolice swoich sojuszników albo zerwać z nimi kontakty, co miałoby gigantyczny wpływ na politykę amerykańską, bo kilkudziesięciu senatorów musiałoby pojechać do swoich okręgów wyborczych i powiedzieć, przepraszamy bardzo, zamykamy ten zakład. Czy w jakim sensie Amerykanie sami, sami finansują, czy sami wspierają przez swoją taką, przez tą polityczną, przez tą konfigurację polityczną, w której nie chcą się pożegnać, sami wspierają te wszystkie organizacje terrorystyczne. No właśnie no. dlatego mówię, że jest to najbardziej trudny temat dla Amerykanów. I z drugiej, z trzeciej strony to jest tak, że ostatnio Kerry zgodził się z Putinem, z Ławrowem na wspólne jak gdyby określenie, która grupa jest terrorystyczna, która nie. Pamiętajmy, tam jest 600 grup różnych rebelianckich i to tak ostrożnie licząc w Syrii. W związku z tym one się jeszcze łączą albo dzielą w różne koalicje. Przynajmniej cztery są takie, które od Al-Kaidy różni tylko i wyłącznie kwestia podległości politycznej. No ale dwie z nich są finansowane przez naszych sojuszników otwarcie. Tam trafia broń naszych również Polski. W związku z tym zawsze powstaje w tym momencie pytanie dla Amerykanów, co z tym zrobić. A czy ogólnie uważa pan, że po ośmiu latach prezydent, kandycji prezydenta Obamy jakby można uznać jego strategię antyterrorystyczną za taką, która poniosła klęskę? No, On ma jeszcze więcej takich sukcesów na swoim koncie. Ukraina ma arabską wiosnę i, i tak naprawdę całkowity rozpad systemu bezpieczeństwa, który zapewniał również bezpieczeństwo Europie. Także ktoś nawet kiedyś żartował, że jest to pierwszy czarnoskóry prezydent, ale mu to zapomną po tych... Znaczy nikt nie będzie pamiętał, że był czarnoskóra, a wszyscy będą mu pamiętali właśnie bałagan, który ta administracja niestety zostawi na świecie. Przypomnijmy, że przecież państwo islamskie nie powstałoby, gdyby Stany Zjednoczone... Gdyby nie inwazja na Irak. Nie, gdyby się Stany Zjednoczone nie wycofały z Iraku. Przypomnijmy, że w momencie, kiedy... ...kiedy Stany Zjednoczone wycofywały się z Iraku, Al-Kaida została całkowicie pokonana rękami sunnitów. W pewnym momencie Amerykanie wpadli na pomysł, żeby zamiast zwalczać to powstanie sunnickie... ...i nie popierać proirańskich szyitów, bo przecież to jest jeszcze ten problem, po prostu zaczną płacić im. Wzięli na pensję wszystkie te milicje czy tam te wojska plemienne. Mówi Pan jeszcze o tej o tak zwanej operacji Sałat. Search. Sa to, nie, to, nie, to się nazywało Sałat, czyli przebudzenie. Mhm. Czyli krótko mówiąc, zamiast zwalczać sunnitów właśnie w prowincji Anbar... Wzięto te wszystkie milicje plemienne, to jest 100 tysięcy żołnierzy. To nie jest mała siła. Bo, to, i, to, pamiętam, to był rok 2008 czy 2007. Tak jest. I, nas, i, wtedy, kiedy, I właśnie to był ten moment, kiedy w sumie z liderów Al-Kaidy na terenie Iraku zostały trzy osoby bodajże, li tylko. Po prostu samymi rękami sunnitów ta Al-Kaida została wybita, wymordowana. Amerykanie płacili, no notabene płacili ułamek tego, ile płacili za obecność swoich wojsk. A potem Obama wycofał się z Iraku. Pozostający w Iraku rząd szyicki premiera Abadiego, obecnie wiceprezydenta, e, przepraszam, e, tak. E, mm. Wycof jakby w sekundę potem, kiedy Amerykanie się wycofali, pierwszą rzeczą, którą zrobił, to oskarżył wiceprezydenta sunnite o to, że jest terrorystą. On musiał uciec do Turcji. Skazano go zaocznie na śmierć i tak naprawdę w całej prowincji Anbar i tam częściowo też Salahudin wybuchło po prostu powstanie Sunnitów przeciwko Szyjitom. Na koniec wrócimy na chwilę do Polski, bo mamy teraz, mieliśmy, szczyt, mieliśmy szczyt, szczyt NATO. Światowe Dni Młodzieży trwają. Wydaje się, że wszystko idzie na razie zgodnie z planem. I Cały. czy szczęście. Czy uważa pan, że, uważa pan, że te, ta fala tego terroryzmu, czy to jest nieuniknione, że dotrze do Polski? Czy można tak postawić taką tezę? Czy jest to nieuniknione, że, że to kiedyś dotrze do Polski. Zawsze powstaje pytanie tylko, czy później, czy wcześniej, czy terroryści będą w stanie sobie zbudować tutaj zdolności do przeprowadzenia zamachu. Niestety dokonanie zamachu jest bardzo proste, jeżeli ma się szczególnie otwartą granicę i taką wielką dekompozycję, szczególnie w Niemczech, służb bezpieczeństwa i w ogóle systemu bezpieczeństwa. Czyli krótko mówiąc, trzech terrorystów, którzy sobie wsiądą w Berlinie do pociągu i przyjadą do Warszawy, może dokonać ataku i wrócić sobie następnym pociągiem, czy uważa pan, że polskie służby zdają sobie sprawę z tego, że to jest nowy typ zagrożenia, w którym polskie służby zdają sobie sprawę z bardzo wielu rzeczy, ale musimy pamiętać o tym, że niestety, no, to, to powiem coś politycznego, jeżeli przez ostatnie 8 lat budżet agencji wywiadu, czyli tej pierwszej linii obrony, tej, która buduje agenturę na przykład w organizacjach dżihadu, cały budżet ze sprzątaczkami, z... z prądem, ze wszystkim to było zaledwie 100 milionów złotych, czyli 20 milionów euro przez 8 lat. Bardzo Panu dziękuję. Moim Państwa gościem był dr Wojciech Szewko.